Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie's Day. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić odcinek z zakupami w sklepie, jak widzicie, Tomiego. I przede wszystkim coś oznajmić. Zazwyczaj takie sklepy markowe, bardzo drogie, w takich ekskluzywnych już galeriach, bo nie w każdej takiej, wiecie, osiedlowej, czy też nawet w miastach, niektórych galeriach znajdują się tego typu sklepy. Sklepy tak zwane ekskluzywne, markowe. Nie mówimy tu o sieciówkach, gdzie na masę są robione, wiadomo, jakiej jakości ciuchy, tylko właśnie tego typu. I chciałam wspomnieć o tym, że to, że czasem w promocji kupimy tam rzecz nawet tańszą niż z tych takich pospolitych sieciówek, to przede wszystkim chodzi o to, w jaki sposób zostaniemy w takim sklepie potraktowani i jak zostanie ten produkt zapakowany. Robiąc zakupy nawet za 600-800 zł, w innym sklepie typu popularnych marek, tych właśnie sieciówkach, dostanie się po prostu, słuchajcie, torebkę, jeżeli za nią zapłacimy, jeżeli nie musimy spakować we własną. Ciuchy będą po prostu ułożone na kupkę i musimy sobie je zabrać. Natomiast w momencie, kiedy robimy zakupy w tego typu sklepie, to nieważne ile produkt będzie kosztował, dostaniecie pięknie zapakowaną torebeczkę. To są dwa produkty. Dodatkowo produkt, słuchajcie, oczywiście za darmo, produkt jest zapakowany, słuchajcie, w papier, ładnie owinięty, ale jest też naklejka, słuchajcie, tylko tu mi się akurat, słuchajcie, odkleiłam, zaraz, o, tego typu jest naklejeczka. Dodatkowo, słuchajcie, rachunek jest zapakowany w taką kopertkę, no, co sprawia naprawdę wrażenie ekskluzywnej obsługi. Tutaj mamy właśnie zapakowany paragonik. I to, słuchajcie, taki prezent już zapakowany, tak naprawdę, jeżeli zrobimy taki zakup przed świętami, to wystarczy tutaj dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem lub z imieniem, lub jakoś w ogóle podpisać i możemy taki prezent podłożyć pod choinkę. Nie musimy już się bawić w żadne pakowanie. To już robi naprawdę wrażenie. Więc obsługa w tego typu sklepach i właśnie wkład, kiedyś wiadomo, w większości sklepów dawano takie torebeczki, tak? Nie było z tym problemu. Teraz wszędzie za wszystko musimy płacić bez względu na to, ile tych pieniędzy zostawimy. I o to właśnie chodzi, o obsługę, podejście do klienta, jakość również oczywiście produktu w momencie, kiedy kupujemy w tego typu sklepie, a w zwykłej sieciówce. Jeżeli chodzi o sklep Tomi, to akurat tutaj produkt, który jest w tej małej torebeczce, właśnie nie był jakoś bardzo, bardzo drogi, tak? Była to kupiona koszulka za naprawdę w promocji za niewielkie pieniądze. Tutaj natomiast no już mamy troszeczkę droższy produkt, był to swetr kupiony za troszeczkę więcej. Natomiast paragonik również jest umieszczony w kopercie. Każdy produkt został zapakowany osobno, co również sprawia no, takie pozytywne wrażenie, że wiecie, nikt nie powie, że jeżeli chcemy dać komuś na prezent, to każdy produkt musimy jeszcze gdzieś tam osobno rozpakować, bo dostaliśmy jedną torebkę. Tutaj mamy dwie torebki, dwa paragony, pięknie wszystko zapakowane i ja jestem osobiście pod ogromnym wrażeniem. Zwłaszcza, że tak jak mówię, nie zawsze w takim sklepie musimy zostawiać miliony, a zostaniemy obsłużeni na bardzo wysokim poziomie. Bardzo mi się to podoba. I w związku z tym postanowiłam, że częściej będę bywać w tego typu sklepach, bo jednak podejście, jakie ma tam obsługa, jak przede wszystkim też ta obsługa wygląda, po ostatnich razach i po ostatnich sytuacjach w różnego typu sklepach, sieciach i tym podobne, w których no niestety produkty są tańsze, ale też gorsze jakościowo, no to jakby obsługa idzie z tym. Gorszy sklep, gorsza obsługa. Tutaj na pewne zachowania zapewne obsługa by sobie nie pozwoliła. W związku z tym, że zostawiam gdzieś pieniądze, również chcę być traktowana w taki sposób, jak należy. I przede wszystkim, o co cały czas walczę w moich odcinkach i o czym mówię, to jest oszustwo, kiedy nie zgadzają się ceny, kiedy nie są uznawane reklamacje, kiedy ktoś traktuje nas niezgodnie z prawem konsumenta, na zasadzie kupiłeś, zostawiłeś pieniądze, to
wypad. Nie podoba mi się to i nie będę tego popierać. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!